Radio Wnet, www.wnet.fm. A naszym gościem jest teraz pan Bronisław Wilczstein. Halo, dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. Uczestniczył pan w rokowaniach, które były w tym poprzednim kryzysie polsko-izraelskim związanym z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To zakończyło się tą deklaracją, która miała być takim nowym początkiem w tych relacjach polsko-izraelskich i pewnym również kompromisem, jeśli chodzi o te sprzeczności w naszych spojrzeniach na trudną wspólną historię. Tymczasem wygląda na to, że mamy kryzys i to chyba kryzys jeszcze, nie wiem czy mocniejszy, ale w każdym razie na pewno bardziej widowiskowy, skoro dochodzi do odwoływania wizyt. Nie mamy kryzysu ani większego, ani porównywalnego z tamtym. No, jesteśmy troszkę, w jakiś sposób uzasadniony, my Polacy, przewrażliwieni trochę w tej kwestii. To jest zrozumiałe, dlatego że istnieje taka bardzo duża akcja przypisywania nam również zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej. I to niestety w dużej mierze są to ośrodki w Polsce, które to robią. Bez nich, bez współpracy z tymi ośrodkami nic takiego by się nie działo. No ale to jest inna sprawa. Dlatego ja myślę, że cała sprawa z tym obniżeniem rangi wizyty, bo zwracam uwagę, że to nie jest tak, że Polacy nie uczestniczą w tym szczycie w Izraelu, tylko że obniżyli rangę. To znaczy, jedzie tam minister spraw zagranicznych, a nie premier. No, wynika troszeczkę z nieporozumienia, dlatego że premier Netanyahu nie powiedział nic złego, wręcz przeciwnie. Jego wypowiedź służyła temu, żeby zmienić te krążące powszechnie opinie, które przypisywały tej nowelizacji IPN-u, chęć zamknięcia ust wszystkim krytykom tego, co się działo, czy też historykom, którzy próbowaliby opisywać tego szczerze to, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej. Ponieważ stwierdzenie, że nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, nie został postawiony przed sądem za to, że mówił o aktach Polaków, pojedynczych aktach Polaków współpracujących z Niemcami w trakcie Holokaustu, no to nie jest niczym, to jest właśnie stwierdzenie, że Polska nie używa środków prawnych, żeby zamykać usta dyskutantom. Dlatego, że chyba nikt z nas, no nie wiem, na pewno się tacy pojawią, nie powie, że nie było w Polsce osób, które w czasie wojny nie współpracowały z Niemcami w czasie Holokaustu. AK karało szmalcowników. Wszyscy wiemy, że byli tacy. Byłoby to, Polska musiała być narodem aniołów, żeby tego typu zjawiska się nie pojawiły. Chodzi tutaj po prostu o skalę o to, kto współpracował. Czy to były pojedyncze, zdegenerowane jednostki i grupy przestępcy, czy było to państwo polskie. I to też oczywiście nikt nie... I tutaj żadnej odpowiedzialności państwu polskiemu, narodowi polskiemu nikt nie chce przypisać w tym momencie. No tak, no ale trudno, o ile możemy jeszcze tłumaczyć wypowiedź premiera Izraela, o to następującą już po nim wypowiedź szefa MSZ-u trudno tu w jakikolwiek traktować jako nieporozumienie, to jest wyraźne jednak eskalowanie napięcia i te słowa nie wypaczymy, nie zapomnimy, no tak mówi się o państwach wrogich. No tak, to niestety istnieje ciągle, ja powtarzam, istnieje ten nieprawdziwy obraz, skrzywiony obraz tego, co się działo w czasie II wojny światowej. No bo to, że Żydzi mówią, że nie wybaczą i nie zapomną największej zbrodni przeciwko swojemu narodowi, to jest zrozumiałe. Nie wybaczą również w tym sensie, że no, nie wybaczą tym, którzy uczestniczyli w całej sprawie. Ale oczywiście można powiedzieć, że to jest jakieś niefortunne, że to jest obliczone na sprawy wewnętrzne. Tak jak do pewnego stopnia, wybór premiera Morawieckiego jest wyborem, że tak powiem, na rzecz polityki wewnętrznej w dużej mierze. To znaczy pokazania, że Polacy nie będą dawali się pokazać, pomimo tego, że tutaj w tym miejscu, w tym momencie ja specjalnie tego nie widzę. Mówię jeszcze raz, problemem podstawowym jest to, powtarzam ciągle, że musimy
odbudować prawdziwą pamięć o II wojnie światowej, a tośmy nie tylko zaniedbali, bo to po pierwsze było niemożliwe w czasie komunizmu, gdzie Polska nie była krajem wolnym i to prezentowała taki obraz historii, jaki był wygodny naszym zwierzchnikom z Moskwy. Ale co ważniejsze, po upadku komunizmu myśmy nic nie zrobili w kierunku tego, żeby opowiedzieć prawdę, opowiedzieć historię naszą, a wręcz przeciwnie. Pozwoliliśmy, aby to inni za nas opowiadali historię, to znaczy Niemcy na przykład bardzo chętnie godzili się, znaczy szukali współsprawców, chętnie szukali kogoś, z kim mogliby podzielić się swoimi zbrodniami. No i tu bardzo Polska stała się wygodnym takim kozłem ofiarnym. Podobnie historię buduje Rosja, ale problem polega na tym, że myśmy się temu w ogóle nie przeciwstawiali. Bardzo niedawno, do czasu, kiedy teraz nie doszedł PiS do władzy i nie zaczął protestować przeciwko tego typu zjawiskom. Ale po to, żeby to zrobić, my musimy dokładnie przebadać tą historię i przedstawić ją. To znaczy, my mniej więcej wiemy, ale to chodzi o to, żeby na przykład na takie książki, jak pojawiły się ostatnio i dalej jest noc pod redakcją Grabowskiego i Engel King, książki, no, można powiedzieć ogólnie skrzywionej, skłamanej, to znaczy książki, która wprawdzie, w której znajdują się również teksty, bo to jest książka wielu autorów, teksty całkiem przyzwoite, ale całość jej właśnie prezentuje obraz niejako współsprawstwa polskiego w czasie II wojny światowej. Deformuje rozmaite akty, zjawiska z tamtego czasu. Daję to jako przykład, ale bardzo znaczący przykład, bo to przecież polska instytucja. I więc jeżeli tego typu pozycje będą budowały nasz obraz Polski w czasie II wojny światowej, pozycje Grossa, Grabowskiego, no to trudno się dziwić, że odbiór na świecie będzie taki. No dobra, Polska również uczestniczyła w zbrodni Holokaustu i w związku z tym, a teraz chce zamknąć usta krytyków. Skąd się bierze wśród części polskiej inteligencji, wśród części polskich, przecież też elit akademickich, taka chęć oczerniania własnego kraju za wszelką cenę? No to jest bardzo złożona sprawa. To jest się nakłada kilka czynników. Z jednej strony przypomnijmy, że w dużej mierze elity obecne polskie mają rodowód PRL-owski. I tutaj ja przypomnę sławną postać na światowej skali postać, znaczy nie twierdzę, że to jest wartość obiektywna, ale w każdym razie w sensie uznania, rozpoznania jest to jeden z bardziej znanych Polaków na świecie, Zygmunt Bauman. To był człowiek, bardzo uznany socjolog, no, uważany za filozofa, myśliciela. Jeden z właśnie z głośniejszych w ostatnich latach, umarł parę lat temu. I on był związany na początku po prostu, był związany z formacjami rosyjskimi, które wkroczyły do Polski, potem był w KBW, czyli w tych stalinowskich oddziałach walczących z polskimi patriotami. Otóż on w wywiadzie dla Guardiana stwierdził, że to, co robił w Polsce, no to właściwie to była taka walka z żywiołem, ze strasznym żywiołem nacjonalistycznym endeckim Polaków, więc to była taka, to można porównywać, jak stwierdził wówczas, z walką z terrorystami, takimi islamskimi fundamentalistami, jak w Afganistanie. Mówię o tej wypowiedzi, dlatego że jest to przykład taki skrajny, ale wiele mówiący, przykład tego, jak się dowartościowuje już nie własne błędy, ale zbrodnie w tym wypadku. Ale nie musimy odwoływać się od tak bardzo radykalnych
przykładów. Chodzi o to, że te elity polskie powstawały, miały, że tak powiem, mają kompleks nieprawego poczęcia w dużej mierze. I jeśli przedstawi się Polaków jako taką dzicz, taki nacjonalistyczny motłoch, który trzeba siłą cywilizować, jak to powiedział taki filozof Tadeusz Kroński w latach 40., że my nauczymy Polaków choćby ruskimi kolbami myśleć dialektycznie, prawda? No to wtedy działania te, jeśli Polacy są tacy, no to te działania nawet brutalne, antydemokratyczne, uczestnictwo w tym całym PRL-owskim totalitarnym systemie będzie usprawiedliwione do pewnego stopnia. A inaczej zupełnie nie będzie usprawiedliwione. W związku z tym dużo łatwiej to zrobić. Poza tym w Polsce, ja wprowadziłem takie pojęcie dość obiegowo funkcjonujące. Od początku trzeciej RP już zbudowano coś, co ja nazwałem pedagogiką wstydu. To znaczy Polacy mieli się wstydzić swojej tożsamości. To był taki zabieg, który miał służyć temu, żeby wyrzekli się jej bardzo łatwo, wyrzekli się swojej polskiej tożsamości w imię roztopienia się w Europie. Prawda? A polska tożsamość jest taka ułomna, to jest właściwie brzemię, a nie powód do dumy. W związku z tym należy jak najprędzej o niej zapomnieć, pozbyć się jej, żeby dokonać procesu modernizacji, transformacji. No więc to zawstydzanie Polaków ich historią, to było świadome robione, przez część świadome, a przez ogromną część nieświadomie, potem powtarzane przez elity trzeciej RP. Mówię jeszcze raz, dlatego że to miało być to miało służyć temu, że Polacy, jak to z kolei inny swojego czasu jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, potem stworzył własną partię niesławnej pamięci, Janusz Palikot, też mówił, że Polacy muszą się nauczyć tego, żeby się wyrzec polskości. Otóż chodzi o to, że ja daję świadomie skrajne przykłady, ale po to, żeby one były bardziej czytelne. Otóż zawstydzoną, zakompleksioną zbiorowością łatwiej rządzić i narzucić jej te porządki, które są wygodne tym establishmentowi, tym warstwom dominującym. No i tak było w III RP. I tak właściwie w dużym stopniu ciągle jest ze strony tych właśnie elit, które, prawda, obserwujemy, które mają takie ciągle pomimo utraty władzy politycznej, posiadają dużo innego typu władzy, właśnie posiadają rozmaite ośrodki opiniotwórcze, posiadają ogromną większość mediów, dominują zasadniczo właściwie bez konkurencyjnie na uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Przyjrzyjmy się, jak na przykład było opisywane i pokazywane świętowanie przez Polaków stulecia odzyskania niepodległości. No przecież to było wszystko pokazywane jako coś niepokojącego, żeby nie powiedzieć przerażającego. Prawda? Czyli taka uzasadniona duma ze strony Polaków zbiorowość, która jest niezbędna po to, żeby mieć tą tożsamość. Uzasadniona duma z tego osiągnięcia historycznego nieodległych przodków, czyli odzyskania pomimo fatalnych warunków tej niepodległości. Ta uzasadniona duma zostaje zasadniczo przewartościowana, pozbawiona właściwie wartości. No więc cały ten proces, elementem tego jest właśnie takim istotnym bardzo, jest oskarżanie Polski o współudział w Holokauście. Bo jeżeli Polacy uczestniczyli w Holokauście, to nie mamy się czego szczycić z naszej walki z totalitaryzmami w II wojnie światowej, tylko raczej powinniśmy podkulić ogon i chować się i takiej historii nie eksponować. No to jest, więc mówię jeszcze raz, to jest element głębszego procesu. Oczywiście ci, którzy tym uczestniczą, większość, nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ci, zapewne, którzy orkiestrują to, organizują w tych właśnie mediach, takich jakichś tam gazecie wyborczej, TVN-ie i tak dalej, doskonale sobie z tego zdają sprawę. Wiedzą, co robią, można by powiedzieć. To tylko na zakończenie chciałbym tutaj uzyskać pana opinię, bo czytam informację, że szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Michał Dworczyk nie wykluczył, że po wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ-u w ogóle jakikolwiek udział przedstawiciela Polski w tym szczycie może być problematyczny. Jak pan uważa, czy Polska powinna być tam obecna, czy w takiej sytuacji powinniśmy tupnąć nogą i nie jechać? Ja nie śledzę tych. Polska nie powinna się zgadzać na to, żeby być chłopcem do bicia. Ja powiem, że z drugiej strony nie powinniśmy być nadmiernie uwrażliwieni. No przykład wypowiedzi z Netanyahu, Benjamina Netanyahu, no to jest przykład takiego zmanipulowania. Po pierwsze zmanipulowała to prasa izraelska i przedstawiła ją nieprawdziwie, no ale to już nie jest wina Netanyahu. No a potem wokół tego się w Polsce zrobiła też awantura. Ale to mówię jeszcze raz, my nie powinniśmy się zgadzać na to, żeby nam dyktowano opowieść o naszej historii w żadnym wypadku. Więc jeśli rzeczywiście zdarzają się wypowiedzi, których nie możemy akceptować, no to nie powinniśmy na to się zgadzać. Ale zwracam uwagę, że to wystąpienie, ta deklaracja wspólna premierów Morawieckiego i Netanyahu była dla Polski niezwykle korzystna i to po raz pierwszy tak wybrzmiało coś, co my doskonale wiemy, ale co zostało potwierdzone przez premiera Izraela, że Polska była ofiarą II wojny światowej i że polski rząd, polskie władze walczyły z Niemcami i walczyły przeciwko Holokaustowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Bronisław Wilczstein był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, jest godzina 8:34, zaraz ciąg dalszy o tej samej sprawie, a teraz moment muzyczny. Radio Wnet, www.wnet.fm